wiadomości z gminy Orzysz. A w nich: halowy turniej odboju po Puchar Burmistrza Orzysza, uroczystości związane z obchodami święta odzyskania niepodległości przez Polskę, turniej Unihokeja o Puchar Mazur, Fundacja Legalna Kultura z Warszawy opowie m.in. o prawach autorskich w internecie. 19 listopada o godzinie 17 w pawilonie artystycznym spotkamy się z Dariuszem Morsztynem, biegnącym wilkiem. 25 listopada także w pawilonie artystycznym o godzinie 13 obchodzić będziemy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wspólnota Środowiskowego Domu Samopomocy składa życzenia. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu gorące życzenia, wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Dziękujemy za Waszą pracę i przekazujemy Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud, jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję. Wszystkiego najlepszego! A w sobotę 26 listopada w świetlicy Kajak o godzinie 9 zagramy w turnieju 358 o Puchar Burmistrza. 6 listopada odbyła się pierwsza edycja halowego turnieju oldboyów o Puchar Burmistrza Orzysza. Dlatego drużyna Urzędu Miasta dała zdobyć puchar gościom i ostatecznie zajęła ostatnie czwarte miejsce. Zwyciężyła reprezentacja 15 Batalionu Saperów przed dekadą 70 oraz drużyną z Bemowa. 10 listopada o godzinie 9 placówki oświatowe zaczęły świętować 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Natomiast o godzinie 10 pod pomnikiem 1920 rozpoczęto dwudniowe obchody odzyskania niepodległości zorganizowane przez Urząd Miasta. Wszyscy zaproszeni goście wraz z gospodarzem miasta, burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim, oddali hołd bohaterom oraz złożyli kwiaty. Kolejnym punktem obchodów był quiz historyczny, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej. Uczniowie szkół rywalizowali między sobą w pięcioosobowych zespołach z zakresu wiedzy historycznej o Polsce. Wieczorem natomiast na plaży miejskiej odbył się pierwszy bieg nocy listopadowej, mający na celu promowanie postaw patriotycznych. Jest to już drugi bieg, który organizujemy w Orzyszu. Idea jest bardzo prosta. Zawsze promowaliśmy patriotyzm, zamiłowanie do ojczyzny, a tutaj pan burmistrz Zbigniew Włodkowski zawsze bardzo miło nas tutaj, że tak powiem, wita. Chce nam pomagać, zasponsorował medale, poczęstunki dla ludzi, a wszędzie tam, gdzie nas chcą, my po prostu jesteśmy. Organizujemy to dla ludzi, wszystkim dla ludzi. I z potrzeby serca. W kolejnym dniu obchodów Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej zorganizowało wystawę Epopeja Legionowa, którą obejrzało rzesza zwiedzających. Wystawę poprzedziło wystąpienie kustosza Muzeum Niepodległości w Warszawie, Pawła Bezaka, pod tytułem Z dziejów i legionów polskich 1914-1918. W dniu Święta Niepodległości w Muzeum Wojska Wojskowości Ziemi Orzyskiej w Orzyszu gościliśmy kustosza Muzeum Niepodległości w Warszawie, pana Pawła Bezaka. W tym dniu nastąpiło otwarcie wystawy Epopeja Legionowa, która opowiada o dziejach legionów polskich od momentu wybuchu I wojny światowej, opowiada o życiu codziennym legionistów, o rozwoju formacji. Zachęcam mieszkańców do odwiedzenia muzeum i obejrzenia wystawy w dniach od 11 listopada do 25 listopada. Zakończenie obchodów odzyskania niepodległości było wystąpienie Haliny Kunickiej w towarzystwie pianisty Czesława Majewskiego. Artyści bawili licznie zgromadzoną widownię opowiadanymi anegdotami z życia. Rok 1921. Fani Haliny Kunickiej przybyli także z sąsiednich gmin, aby wspólnie zaśpiewać największe szlagiery piosenkarki. Nie ma lepszego sposobu w zapobieganiu patologiom wśród młodzieży jak sport.
Taki cel przyświeca m.in. organizatorom turnieju o Puchar Mazur w Unihokeju, który odbył się 12-13 listopada. Przeprowadziliśmy kolejną edycję Pucharu Mazur. Staje się to tradycją. W tym roku mieliśmy 17 drużyn na turnieju. W sumie przeszło 200 zawodników, dziewcząt i chłopców w kategoriach do lat 13, 15 i 17 uczestniczyło w turnieju. Dzięki gościnności dyrekcji Mosfiru mogliśmy przeprowadzić kolejny raz zawody Unihokeja w naszym mieście. Robimy kolejną imprezę i żal, że niewielu rodziców przychodzi zobaczyć swoje dzieciaki w akcji. Mamy dzieciaki, które mają różne też problemy w szkole. Sprawiają często problemy swoją żywotnością, a tu mogą na boisku pokazać to, co mają najlepszego. 15 listopada w pawilonie artystycznym zagościła Fundacja Legalna Kultura z Warszawy, która przybliżyła uczniom z gminy Orzysz zagadnienia związane z legalnym korzystaniem z zasobów internetowych. Generalnie Legalna Kultura zajmuje się promocją legalnych źródeł kultury. Czym są legalne źródła kultury? To jest bardzo proste. Legalne źródło to jest takie źródło, co do którego mamy pewność, że artysta wyraził zgodę, by w danym miejscu jego dzieło było. Co oznacza, że tak naprawdę istnieje bardzo, bardzo wiele legalnych, bezpłatnych źródeł i my staramy się uświadamiać społeczeństwo, bo zwykle społeczeństwo właśnie nie ma tej świadomości, że te źródła legalne kojarzą się ze źródłami płatnymi. Nie, to nieprawda. Jest bardzo wiele legalnych, bezpłatnych źródeł, z których możemy korzystać i bardzo serdecznie do tego zapraszam. My jako Legalna Kultura tworzymy także bazę legalnych źródeł, która jest dostępna na stronie www.legalnakultura.pl. Tam zapraszam serdecznie do odwiedzania tej strony, do zapoznania się. Jest bardzo, bardzo wiele zasobów, z których można korzystać i też pośród tych zasobów jest bardzo wiele bezpłatnych legalnych źródeł. I to chciałabym podkreślić. A dzisiaj jesteśmy w Orzyszu z projektem Otwarte drzwi do kultury. I właśnie tutaj mamy warsztaty edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, a także szkolimy nauczycieli z zakresu prawa autorskiego, z ochrony własności intelektualnej. I plus do tego zapraszamy na bezpłatne pokazy filmowe. Dziękujemy Państwu za obejrzenie wiadomości z Wojskowej Stolicy Polski. Do zobaczenia.